Cześć. Dzisiejsza Ewangelia daje nam ważną lekcję, wskazówkę, jak poradzić sobie z pytaniami, które nie są pytaniami, tylko czymś bardzo powierzchownym, albo są wręcz taką pułapką. I z takim właśnie typem pytania jest skonfrontowany Jezus. Faryzeusze niby chcą wiedzieć, skąd pochodzi władza Jezusa. Właściwie, żeby wystawić Go na próbę. I Jezus to w swoim sercu rozpoznaje i pokazuje faryzeuszom, co właściwie oni robią, pytając ich, że co i odkąd, skąd pochodził chrzest Janowy, czy od Boga, czy od ludzi. Natomiast faryzeusze patrzą na to pytanie, na tą odpowiedź, którą mają dać i którą by chcieli dać, bardziej z punktu widzenia konsekwencji, jakie będą, a nie z punktu widzenia prawdziwości tejże odpowiedzi. I to jest dalszy jakaś taki dowód na to, że ich intencje nie były czyste. Ale do czego nas wzywa ta Ewangelia? Myślę, że do dwóch spraw. Po pierwsze, jeżeli takie pytanie jest zadane nam i możemy mieć wątpliwości, czy to pytanie jest zadane w sposób szczery, czy stoją za tym dobre intencje, czy faktycznie musimy od razu dawać pełną odpowiedź dla rzeczy, które są dla nas ważne, święte, które dotyczą naszego serca i które byśmy chcieli dać odpowiedź, ale z takim jakby chęcią, życzeniem, żeby może ktoś został więcej z tą prawdą, a nie o tak powierzchownie. Bo także odpowiedź Jezusa na pytanie faryzeuszy wymagałaby pójścia za tą prawdą, zgłębiania jej. Także wtedy mam wrażenie, że dobrze jest zachować tą odpowiedź dla siebie i starać się zastanowić, jakie właściwie są intencje tego człowieka. Można się o to przecież zawsze dopytać. I druga rzecz to jest sytuacja, w której sami zadajemy pytania, czy zadajemy je tak z pustej, powiedzmy sobie, ciekawości, tak żeby, porównam sobie jedną odpowiedź i drugą, ale ja mówię teraz o pytaniach oczywiście ważnych, nie takich, ile mierzy coś, jak jest coś wysokie, ile jest mieszkańców, czyli takie wstawiane w celach także naukowych i innych, tylko właśnie związane z poszukiwaniem prawdy. Czy zadajemy takie pytania osobie, której może nie lubimy, żeby porównać i zobaczyć, a ta nic nie wie, czy faktycznie chcemy poważnie podejść do tematu i tą odpowiedź, która nam zostanie, uszanować, przetrawić, zastanowić się nad nią. Zastanówmy się nad tym. Wydaje mi się, że Ewangelia jest takim bodźcem do przemyślenia tych dwóch kierunków pytań. Tych, z którymi jesteśmy konfrontowani na różnych poziomach. Być może można je rozszerzyć nie tylko do duchowych, ale ważnych, istotnych, egzystencjalnych. I tych pytań, jakie my zadajemy, czy w sposób, jaki zadajemy pytania, nie instrumentalizujemy innych ludzi. Dajcie się z tym, co myślisz. Cześć.